Ile razy jestem w Wielkopolsce? W tych latach, w zeszłym roku, 1918 i tym, 1919, kiedy obchodzimy stulecie tamtych lat. Kiedy przypominam o tamtej walce, ale o tamtym bohaterstwie, o tamtej mądrej myśli wojskowej, ustrojowej, chylę czoła przed wami, przed waszymi rodzinami mieszkającymi tutaj od pokoleń, które miały odwagę w przemyślany sposób stanąć do walki o to, żeby tutaj była Polska, tak jak przed wiekami, tak jak na to czekali. Walczyli ze sztandarem z orłem białym, tak jak Włodzimierz Lewandowski, który tutaj mówił, nie, tu nie będzie czerwonej flagi, tu będzie flaga z białym orłem. To on tutaj mówił, właśnie wtedy. Kiedy 11 listopada tu był zwołany wiec i tutaj spotkali się mieszkańcy miasta. To były tak wielkie, ważne chwile w historii. Dziękuję, że pamiętacie o bohaterach tamtych dni. Dziękuję, że zapalacie świece na ich grobach. Dziękuję, że wspominacie ich. Dziękuję, że nadajecie ich imiona szkołom i innym miejscom, które są dla was ważne. Dziękuję, że ta pamięć żyje. Dziękuję, że żyje zwłaszcza dla młodzieży. Po to, żeby ją patriotycznie edukować. Po to, żeby wiedziała, co dla dziadków, dla pradziadków, dla rodziców jest i było ważne. Że ważna była Polska i polskość i że mimo wszystkich trudów zawsze umieli ją przechować. Jestem wam za to ogromnie wdzięczny. Ta obywatelskość tutaj nie zginęła i to pokazały także i wyniki tych ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj nie trzeba na szczęście walczyć o Polskę z bronią w ręku. Dzisiaj o polskie sprawy i polskie interesy walczymy długopisem i kartką wyborczą. Dziękuję wam za ten wybór, dziękuję wam za głos za Polską, wierzę w to głęboko.
naszych polskich spraw, bo żebyśmy byli rzeczywiście silni i w europejskiej polityce, i na europejskim rynku, i na światowych rynkach, coraz silniejsza musi być Polska. To jest podstawowe wymaganie. Musimy być coraz mocniejszym społeczeństwem i musimy mieć coraz lepsze, coraz sprawniej działające, coraz silniejsze państwo. Tylko z takim państwem będą się liczyli w Europie i na świecie i tylko takie państwo ma szansę przetrwać wszystkie problemy i zawieruchy dziejowe, jakie być może jeszcze przyjdą. Bo przecież wszyscy znamy historię i wiemy, jak ona była i być może w przyszłości też będzie trudna. Szanowni Państwo, potrzebujemy Polski silnej, potrzebujemy Polski demokratycznej, ale potrzebujemy Polski przede wszystkim takiej, której władze są wyczulone na potrzeby obywateli. Ja właśnie taką politykę chcę realizować. To deklarowałem Państwu w czasie kampanii, to deklaruję także od samego początku swojej prezydentury. Chcę, żeby wszystkie instytucje polityczne w Polsce działały dla obywateli. To jest ich najważniejsze zadanie. Mają robić wszystko. I prezydent, i posłowie w Sejmie, i senatorowie w Senacie, i ministrowie w rządzie, i wszyscy ci ludzie, którzy służą polskiemu społeczeństwu, bo zostali do tej służby przez ludzi wybrani, mają czynić wszystko, aby poziom życia w Polsce się podnosił i aby bezpieczeństwo Rzeczypospolitej było jak najlepiej strzeżone i zabezpieczone. To są najważniejsze elementy. To właśnie dlatego. Armii, prezydentem Stanów Zjednoczonych, panem Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy na dwa tematy. Rozmawialiśmy o energetyce, w tym o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju i rozmawialiśmy o bezpieczeństwie militarnym Polski i naszej części Europy. Dla mnie to są sprawy, które mają znaczenie fundamentalne, bo one w sposób bezpośredni dotykają życia ludzi, którzy mnie wybrali, dotykają państwa życia. Chcę, żeby Polska była państwem bezpiecznym, które może się dobrze rozwijać. Będzie mogło się dobrze rozwijać, kiedy będzie dobrze strzeżone militarnie i kiedy będzie miało zabezpieczone podstawowe surowce energetyczne. Tak, żeby nasza gospodarka i nasze gospodarstwa domowe były bezpieczne. To dlatego właśnie prezydent Lech Kaczyński kiedyś podjął decyzję o budowie dla Polski gazoportu w Świnoujściu. To dlatego dzisiaj staramy się o dywersyfikację dostaw gazu z różnych stron, nie tylko ze wschodu, bo wiadomo jak jest, na wschodzie on stanowi narzędzie polityczne, a my chcemy mieć narzędzie gospodarcze, do tego, żebyśmy mogli produkować, do tego, żebyśmy mogli ogrzewać mieszkania. Dlatego cieszę się ogromnie, że mamy ten gazoport, że możemy kupować do tego gazoportu gaz ze Stanów Zjednoczonych i z innych miejsc. Kupujemy go w dobrych cenach, zapewniam Państwa, i na dobrych warunkach, bo to jest nam niezwykle potrzebne. Reformujemy naszą armię, zmieniamy ją, modernizujemy ją. To jest w tej chwili ważne zadanie, które jest rozłożone na długie lata, bo niestety ten proces będzie trwał. On jest niezwykle kosztowny, ale chcemy, żeby polska armia była przede wszystkim jak najbardziej armią wydajną, jak najbardziej nowoczesną. Ogromnie jestem wdzięczny wszystkim naszym obywatelom, którzy zasilają szeregi obrony terytorialnej. Dziękuję bardzo, że zgłaszają się tam ludzie na ochotnika z potrzeby serca, z patriotycznej potrzeby, żeby w razie czego stanąć w obronie ojczyzny i stanąć w obronie swoich współbraci, współobywateli. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. Chcę zapewnić wszystkich polskich żołnierzy, i tych zawodowych, i tych ochotników, o tym, że będziemy się starali, aby ten proces przebiegał jak najszybciej i jak najsprawniej. Myślę o modernizacji. Że będziemy się starali, aby warunki służenia polskiemu bezpieczeństwu militarnemu były jak najlepsze. Dziękuję im z całego serca za dotychczasową służbę i dziękuję za tą niezwykłą, wspaniałą postawę, z której mam tę
ten niezwykły zaszczyt, że tam wszędzie na świecie, gdzie chwalą polskiego żołnierza, gdzie doceniają jego bohaterstwo, mogę być dumny jako państwa przedstawiciel, jako reprezentant Rzeczypospolitej. Ciężka praca i przedsiębiorczość jest czymś normalnym, jest czymś zupełnie naturalnym. To tu przecież ta Rzeczpospolita, ta Republika Ostrowska powstała z czego? Z pomysłu, z pracy organicznej, z tego wszystkiego, co tak typowe dla Wielkopolski i dla tej ziemi. Ale chcę państwa zapewnić, że dzisiaj my, także w Warszawie, przez państwa wybrani, staramy się, aby te dobre procesy, które państwo realizujecie tutaj, u siebie, w Ostrowiu Wielkopolskim, w innych miejscach tego powiatu i województwa, żeby je jak najbardziej wspierać, żeby wspierać rodzinę, żeby wzmacniać od tego podstawowego poziomu, żeby polskie dzieci mogły się wychowywać w jak najlepszych warunkach, żeby mogły jechać na wakacje. Państwo wszystkich tych, którzy mówią, że ta władza zaniecha tych programów. Nie, ta władza te programy wprowadziła, to był element programu i one będą konsekwentnie realizowane. Od samego początku słyszeliśmy, nie ma, nie będzie pieniędzy. Jak się pieniądze zabierze złodziejom, to są. Jakich złodziei mi chodzi, to myślę o tych, którzy nas przez całe lata okradali z VAT-u. Tak, proszę państwa, okradali nas. I tak sobie myślę, że tutaj właśnie w Wielkopolsce tych ludzi, którzy są tak przedsiębiorczy, którzy tak ciężko umieją pracować, to naprawdę chyba po prostu państwo wychodziliście z siebie, widząc, jak te pieniądze są przez kogoś rozkradane bezczelnie, a są one owocem waszej ciężkiej pracy. Cieszę się, że dzisiaj wracają tutaj dzięki mądremu rządzeniu, a przede wszystkim uczciwemu rządzeniu. Tego właśnie potrzeba było Polsce. Jestem o tym przekonany, że takie właśnie mądre rządy, rządy, które przede wszystkim zwracają uwagę na potrzeby rodziny i zwykłego człowieka, są Polsce potrzebne. Powiem więcej. Mam nadzieję, że dzięki dalszemu mądremu gospodarowaniu będziemy w stanie realizować następne elementy prospołecznych programów, różnych, bo bardzo wiele ich jeszcze jest potrzebnych. Potrzebny nam jest wzrost płac w sferze budżetowej. Myślę o nauczycielach, myślę o innych, którzy są utrzymywani z budżetu państwa. To nie jest takie łatwe. Potrzeb jest wiele, ale wierzę w to, że spokojna realizacja programu i spokojna realizacja dobrej i skutecznej polityki gospodarczej będzie wzmacniała polskie państwo i pozwoli na to, aby coraz silniejsze budżetowo realizowało ono coraz więcej społecznych potrzeb, których realizacja jest tak normalna dla krajów Zachodu. Jeżeli coś nas zbliża rzeczywiście do państw Unii Europejskiej, jeżeli coś nam pozwala mówić, że rzeczywiście jesteśmy częścią Europy także w tym sensie politycznym, nie tylko kulturowym i tożsamościowym, ale politycznym, to jest właśnie proeuropejska polityka. I nie ma innej proeuropejskiej polityki, tylko właśnie ta.
Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dziękuję za ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za tą frekwencję, przeszło dwa razy przekraczającą to, co było do tej pory. Dziękuję za obecność dzisiaj, a przede wszystkim dziękuję za to, w jaki sposób Państwo pracujecie i w jaki sposób współtworzycie tutaj dobrobyt swojego miasta, swojego powiatu Wielkopolski, ale przede wszystkim Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za to z całego serca i powiem krótko, tak trzymać. Dziękuję.